W życiu pani Róży Chrzanowskiej nastąpił oczekiwany przełom. Wynajęci przez państwa wajnertów fachowcy skończyli obydwa remonty. Płacili wajnertowie, a cena remontu stanowiła rekompensatę za te metry, które zyskiwali na zamianie. Formalności już dawno były załatwione przez operatywną Agnieszkę. Przed kamienicą na Krasińskiego pojawili się kolejni fachowcy, tym razem od przeprowadzek. I oto pani Róża z wyrywającym się rzuczkiem na kolanach siedziała we własnym fotelu, w kącie swego nowego mieszkania na parterze i nadzorowała ustawianie mebli. Za poradą Agnieszki pozbyła się wielu rzeczy. Ubrania nieboszczka Tadeusza, nie wiadomo po co trzymane do tej pory, oddała do PCK. Mniej więcej pół tony niepotrzebnych kołder, poduszek, koców, kap i starych szali powędrowały do schroniska dla zwierząt, Kilka szafek, jedno łóżko, kanapa i dwa fotele pojechały do rodzinnego domu dziecka, który permanentnie cierpiał na brak mebli, a o którym Agnieszka przeczytała w jakiejś gazecie. Oczywiście to nie pani róża taszczyła te wszystkie bambetle. W stosownym momencie pojawiła się w jej domu brygada przyjemnych licealistów, dowodzonych nominalnie przez jego mościa o wyglądzie tego długiego psa, jak mu tam: y, baseta. A realnie przez młodziana o wyglądzie dresiarza. Basset został usadzony do picia herbatki z gospodynią i okazał się uroczym rozmówcą, a dresiarz jego kumple oraz kumpelki sprawnie popakowali i wynieśli na ulicę cały nabój. Tam czekała już furgonetka, własność jednego z tatusiów, posiadających bardzo porządną firmę budowlaną, i uwiozła stare graty do miejsc, gdzie mogły się jeszcze komuś przydać. Okazało się, że w nowym mieszkaniu pani Róży jest o wiele więcej powietrza i przestrzeni niż w poprzednim, chociaż tamto było większe w sumie o siedem metrów. Kiedy wszystko co zbędne zostało usunięte, męska część brygady przystąpiła do ustawiania mebli pod dyktando właścicielki. Część damska zajęła się rozkładaniem serwetek i rozstawianiem drobnych sprzętów. Pani Róża patrzała na to, co się dzieje i była bliska płaczu. Nie żalu, broń Boże. Ze wzruszenia. Piętnaście młodych i pięknych osób pracowało dla niej. Za nic. Tak po prostu. Naturalnie starsza pani wiedziała, że to element dyrektorskiego programu Agnieszki zapędzenie młodzieży do pomocy starszym i bezradnym ludziom, ale widziała też, że mało laty robią to z chęcią, podchodzą do zagadnienia twórczo i starają się uwzględnić wszystkie jej fanaberie. I są. Tacy piękni. I ten ich śmiech, stale gdzieś rozbrzmiewający. Awanturnicza staruszka zupełnie straciła bojowość. Kiedy już niemal wszystko było uporządkowane, pojawili się kolejni trzej faceci. Tym razem z firmy cateringowej jednej z mamuś. Mamusia zasponsorowała ekipie, a przy okazji pani Chrzanowskiej i profesorowi Frejmanowi posiłek regeneracyjny. Licaliści rozsiedli się na pozostałych z pogromu krzesłach, fotelach i sofach i z młodzieńczym impetem rzucili na żarcie. Pani Róża nie mogła przełknąć ani kęsa. Zauważyła to nieduża, pocieszna czarnula, która przedtem wieszała firanki i wyraźnie się zmartwiła. – Nie smakuje pani? Może pani nie lubi chińszczyzny? Tu gdzieś jeszcze widziałam kurczaka i jakieś makarony. Najlepiej dam pani jedno i drugie. Tylko przełożę na jakiś normalny talerz, żeby pani nie jadła ze styropianu, a może podgrzać? Pani Róża znowu wzruszyła się okropnie, zupełnie niezgodnie ze swoim charakterem. Dziękuję ci, dziecko, ale ja chyba nie dam rady. W tym momencie wtrącił się dresiarz, czyli Gibon, czyli niepiera junior we własnej osobie. Musi pani coś zjeść, bo nam będzie przykro. Powiedział głębokim głosem i rozbroił różę Szanowską, babcię niezłomną do reszty. Spróbowała makaronu z kawałkami kurczaka. Okazał się zupełnie możliwy. Pożywiła się i poczęstowała żuczka, który jednak w obliczu tak wielu atrakcji zlekceważył wyżerkę. Jak wam mogę podziękować, spytała, kiedy młodzi ludzie zapakowali śmieci poobiednie do wora i szykowali się do wyjścia. Byliście naprawdę kochani. To niech nas pani kocha. Zaproponował Niepiera. To będzie dla nas fajny rewanż, nie? Przytakiwania i wybuchy śmiechu zaświadczyły o tym, że mądrze powiedział: Będę was kochać, dzieci. Z pani Róży chwilowo wyparowały najmniejsze nawet cząsteczki awanturnictwa. Już was kocham. Jakbyście mieli zapotrzebowanie na babcie, indywidualną albo zbiorową, to służę uprzejmie. Wystarczy, że zawołacie. To jest zaj. To jest, y, tego, y, to jest Kachi, zawołała śliczna blondyneczka z kółkiem w nosie. Ludzie, niech pani Róża zostanie naszą babcią klasową. Żadna klasa nie ma własnej babci. Nastąpiły kolejne wybuchy śmiechu, w których starsza pani wyczuła jednak życzliwość. A co miałabym robić jako wasza klasowa babcia? Być, a Żuczek niech będzie naszym wspólnym kotem. I cóż to miałoby oznaczać dla żuczka? Nic, ryknęło z dziesięć gardeł jednocześnie. Chyba możemy się na to zgodzić, żuczek i ja. Tylko powiedzcie mi jeszcze, co to znaczy jak mówiliście? Kaci? To znaczy cool, czyli trendy, czyli jazzy. Nic nie rozumiem. Nie szkodzi odparło którejś z nich bezczelnie. Babcie nigdy nie rozumiały swoich wnuczków. Konflikt pokoleń. Rozumie babcia. Rozumiem, córeczko. Ja jestem syneczek, a poza tym chyba raczej wnuczek, a nie syneczek. Mam na imię Robert. Będziemy się już chyba żegnać, panie profesorze, co? Wszystko zrobione? Zaktywizował się Bassett. Poustawiane i posprzątane. Zameldowała potargana obecnie i niezupełnie czysta czarnula, czyli Jaga Grosik. Nie musimy wracać do szkoły? Nie musicie. Tylko wyjdźmy razem, żeby nie przedłużać tumultu. Pani Różo, było nam naprawdę przyjemnie, że mogliśmy się pani przydać. Czy można was przy okazji zaprosić na herbatę i jakieś ciasto? Upiekę specjalnie dla was. Przyjdziecie? Na ciasto? Niech pani nie pyta. To ludojady, wchłoną wszystko. Mam na myśli chłopców, bo panienki przeważnie się odchudzają. Ręce pani całuje. To, że baset rzeczywiście pochylił się do jej rąk, co kilku chłopców zmałpowało natychmiast mniej lub bardziej udatnie. Dziewczyny ograniczyły się do energicznych shake-handów, a dwie rzuciły się na nią z uściskami. Pięć minut później w mieszkaniu pani Róży zapanowała cisza. Gospodyni jeszcze chwilę stała przy oknie, patrząc za rozchodzącymi się licealistami, a potem odwróciła się i rozejrzała. Wszystko w zasadzie wyglądało tak jak na górze, tylko było przestronniej. Brak niektórych mebli nie rzucał się w oczy, bowiem sporo jeszcze zostało. Obrazki i portrety rodzinne wisiały tam, gdzie wisieć powinny. Serwetki i durnostojki też były na swoich miejscach. Firanki upięte dokładnie tak jak w poprzednim mieszkaniu, za to świeżo wyprane. Żuczek, zadowolony z życia, skakał jak szalony po wyżkach, nie bacząc na pełne zgrozy okrzyki swojej pani. Życie wróciło do normy. Tylko teraz ta norma była lepiej pomyślana niż poprzednia. Notariusz Jerzy Brański, jako prawnik z dziada-pradziada, miał wśród szczecińskich prawników z dziada-pradziada wielu znajomych i przyjaciół. Jednym z nich był niejaki Mateusz Terlecki, który za namową żony po transformacji ustrojowej przestał być sędzią i zaczął być pośrednikiem sprzedaży nieruchomości. Standard życiowy natychmiast mu się podniósł nieporównywalnie żona rozkwitła i szczęście rodzinne też. Do niego właśnie zadzwonił Jerzy Brański i wyłuszczył mu sprawę Marceliny. Sam rozumiesz, że zależy mi, żebyś jak najwięcej wydusił z tej transakcji, zakończył wywód. Mojej klientce będą potrzebne każde pieniądze, bo ten dom do remontu jest ogromny, a sad jeszcze ogromniejszy i też do remontu. Czy jak tam się to w sadowniczym języku nazywa? Jesteś może zainteresowany osobiście? I tak, i nie. Sam dobrze nie wiem. Pomyślałem, że tak, bo skoro jej pomagasz, jak mówisz, bezinteresownie. Wiesz, mnie to zgoła wygląda na wielką miłość, stary. Powiedzmy, że jestem na rozdrożu. Wielka miłość raczej to nie jest, chociaż w jakiś dziwny sposób czuję się za Marcelinę panią Heską. Odpowiedzialny. Rozumiem. Odkąd ją wyciągnąłeś z rowu? To zobowiązuje. Powiedzmy. Najchętniej bym jej wyperswadował te pomysły, i jak się domyślasz, robiłem co mogłem, ale ona się uparła. Jeśli jej nie pomożemy, to pewnie da ogłoszenie do gazety i pozwoli się oszukać pierwszemu, lepszemu cwaniakowi. Czy namawiasz mnie w tej chwili do pracy za darmo? Nie, nie, nigdy w życiu. Ty jej nie wyciągałeś się z rowu. Rozumiem jednak, że jej nie obedrzesz ze skóry. Nie obdzieram ze skóry matek samotnych. Ze względu na ciebie zastosuję dodatkowe promocje. A teraz słuchaj. Macie szczęście ty i twoja dama. Prawdopodobnie będę miał dla was klienta od razu. Tylko muszę z nim pogadać, czy mu się nie odwidziało. Jeden taki gość szukał u mnie mieszkania, koniecznie w centrum i o takim mniej więcej standardzie jak opisujesz. Proponowałem mu różne nowe osiedla, ale nie chciał, bo było daleko od bramy portowej. Nie wiem czemu uparł się na bramę portową. Może lubi sobie na nią popatrzeć każdego poranka, a może w pobliżu mieszka jego Flama. Tak naprawdę mnie to mało obchodzi. Przypuszczam, że zapłaciłby nam 300 tysięcy i to po odliczeniu moich kosztów. Czy taką kwotę uznałbyś za przyzwoitą? Bardzo przyzwoitą. Doskonale. To czekaj na mój telefon. Agniecha, ty wiedziałeś, że Marcela sprzedaje mieszkanie? Nie wygłupiaj się, jak to sprzedaje. Normalnie, za pieniądze chce się przenieść do stolca. Matko Boska zwariowała. Musimy się spotkać. Wołaj Alkę. Ja mam zebranie z nauczycielami, ale takie robocze. Szybko się skończy. Ty się możesz zerwać z tego swojego ogrodnictwa? Już się zerwałam, przecież byłam z Marcelą w przychodni. U nas teraz nie ma takiego ruchu jak latem. O czwartej u jazzmanów? O zamiarze Marceli Michalina dowiedziała się przypadkiem. Zjawiła się u niej kilka godzin wcześniej, żeby zawieźć ją z małą do przychodni na kolejną kontrolę. Kiedy zadzwonił Jerzy Brański z dobrą wiadomością. Jego przyjaciel pan Terlecki ma kupca na jej mieszkanie i chciałby się umówić na obejrzenie. Marcelina z całym spokojem umówiła się na jutrzejszy wieczór i stanęła przed Michaliną, gotowa do wyjścia. W drodze do przychodni zeznała przyjaciółce wszystko. Reakcja Michaliny była łatwa do przewidzenia, ale Marcela, podobnie jak w rozmowie z notariuszem, w ogóle nie podejmowała dyskusji i nie słuchała żadnych argumentów. Mnie się widzi, że ona pęknie, a nie da sobie przetłumaczyć. Podsumowała Michalina swoje opowiadanie, popijając kawę w jazzowej piwnicy. Chyba ten jej notariusz też próbował i nic mu z tego nie wyszło. No to co możemy zrobić? Alina rozgrzebywała danie na talerzu. W tej sprawie już nic. Ale jest jeszcze inna. Ten klient ma do niej przyjść jutro. Pamiętacie, jak wygląda to mieszkanie? O cholera, wymknęło się Agnieszce. Jak wysypisko. Dziewczynki, jedzcie szybko. Trzeba tam zaraz jechać. Ona sama nie da sobie z tym rady w jeden dzień. Marcelina właśnie nakarmiła małą Krzysię Marysię i ułożyła ją do spania, kiedy dzwonek do drzwi zadzwonił delikatnie i trzy mało używane dziewice wkroczyły na pokoje. Cześć, dziewczynki, powiedziała Marcela beztrosko. Dlaczego wyglądacie jak karna brygada? Czy może czarna brygada? Na statki wchodziła czarna brygada, wyjaśniła Alina. Dlaczego masz takie skojarzenia, Marcelko? Bo wiem, co misia wam nagadała. Jeżeli przychodzicie, żeby mi wyperswadować pomysł, to zapomnijcie. Dobrze, już zapomniałyśmy, zgodziła się Agnieszka. Chociaż jak się domyślasz, uważamy, że robisz źle. Ryzykujesz ponad miarę i narażasz przyjaciół na stresy. Przyjaciół na stresy narażam? Agnieszka starała się być cierpliwa. Marcela, bo to musi kiedyś walnąć. A kto cię będzie wyciągał z opresji? Przyjaciele. Możemy wejść? Dasz jakiejś kawy? Jasne, już wam robię. Chociaż nie podoba mi się, co mówisz o wyciąganiu mnie z opresji przez przyjaciół. Ja nikogo do niczego nie zmuszam. Agnieszka padła na fotel i założyła jedną zgrabną nogę na drugą zgrabną nogę. Uczniowie płci męskiej, w szczególności z klas starszych, bardzo lubili, kiedy tak siadała w czasie lekcji. Jej cierpliwość trochę sklęsła. Moja kochana, zmuszasz czy nie zmuszasz, zastanów się, jak byś dzisiaj wyglądała, gdyby nie przyjaciele. My ci nie wymawiamy, tylko kurczę, nie traktuj nas przedmiotowo za przeproszeniem. Nie, nic nie mów, bo powiemy sobie o jedno zdanie za wiele, a my mamy konkretną sprawę. Marcelina już miała na końcu języka ostrą odpowiedź, ale się pohamowała, uznając rację Agnieszki. Zakrzątnęła się wokół ekspresu do kawy i po chwili zrobiło się jakoś przyjemniej. To teraz powiedzcie, jaką macie sprawę. Michalina uznała sama siebie za osobę najmniej nerwową w towarzystwie i w związku z tym przyznała sobie głos. Mówiłaś, że jutro przychodzi do ciebie ten kandydat na klienta. Jutro o ósmej wieczorem. Z pośrednikiem i notariuszem, panem Brańskim. Będą oglądać mieszkanie, tak? Tak. A ty chcesz wyciągnąć od faceta maksymalną cenę? Pośrednik wyciągnie. Michalina straciła cierpliwość. Marcela rozejrzy się dookoła siebie. Facet przyjdzie, zobaczy to, co my widzimy, czyli śmietnik, pójdzie precz i nigdy nie wróci. Marcelina też straciła cierpliwość. Nie przesadzajcie z tą kuratelą, moje kochane. Facet ma kupić mieszkanie bez wyposażenia i bez śmietnika, jak byłaś uprzejma to określić. Wrażenie się liczy, wyjaśniła uprzejmym tonem Alina. Pośrednik tu był? Nie, wszystko załatwiali przez telefon z panem Brańskim. No to choćby ze względu na twojego pana Brańskiego trzeba tu posprzątać. Marcela rozzłościła się na dobre. Nie, nie trzeba. Ja was przepraszam, ale jeszcze nikt mnie jak do tej pory nie ubezwłasnowolnił. Nie życzę sobie takich interwencji. Jak byście się czuły, gdyby ktoś do was przyszedł do domu i powiedział, że macie śmietnik? Zależy, w jakim celu by to powiedział, odparła Agnieszka wciąż trzymając nerwy na wodzy. Jeżeli tylko po to, żeby mi dokopać, to bym go wyrzuciła za drzwi. A jeżeli po to, żeby mi pomóc posprzątać, to bym mu pokazała, gdzie trzymam szczotki. Gdzie trzymasz szczotki Marcela? Marcela miała dość. Gdzie trzymam, tam trzymam. Nie będziecie mi sprzątały mieszkania. I jeszcze coś Wam powiem: to nie ja traktuję przyjaciół przedmiotowo, tylko Wy traktujecie mnie jak rzecz, którą można dowolnie obracać na wszystkie strony. Wypijcie te kawę i idźcie sobie. Posprzątać we własnym domu. Cała ta rozmowa ze względu na śpiącą krzysię prowadzona była półgłosem, co stwarzało wrażenie nieco groteskowe. Po słowach Marceliny żadna z przyjaciółek nie próbowała już podejmować dyskusji. Wstały z godnością i wyszły gęsiego. Jeszcze we windzie milczały jak grób. Chodźcie natychmiast naprzeciwko. Do kocha, wypijemy kawę w przyjaznej atmosferze zażądała Alina. Musimy to omówić. Kurczę, co zrobiłyśmy źle? Przeszły przez ulicę i usiadły w kącie cukierni. Zamówiły kawę i ciastka dla odstresowania, po czym przystąpiły do analizy sytuacji. – Może my naprawdę zapomniałyśmy o jej godności ludzkiej – wyraziła przypuszczenie Michalina. – Mnie by szlak trafił, gdybyście przyszły do mnie i powiedziały, że mam śmietnik. – Gdybyś nie zrobiła śmietnika, to raz – odpowiedziała stanowczo Agnieszka. – Po drugie, to mnie szlak trafia, kiedy widzę, jak ona robi sobie wbrew. – Po cholerę wytrzymywała tak długo z tym idiotą Firlejem – Przecież widać było gołym okiem, że on ją ma w nosie i używa tylko w braku czegoś lepszego. Znalazł młodszą i puścił marcelekantem, nie przejmując się, że zrobił jej dziecko i że obień są w najlepszym stanie. I jak waszym zdaniem ona by sobie poradziła, gdyby nie my? Nie mówię o tym odwiedzaniu w szpitalu codziennie, bo tam by jej nie dali zginąć, tyle że luksusów by nie miała. Ale teraz, gdyby musiała sobie sama poradzić z zakupami, spacerami, przychodniami, to by zeszła. Może to wszystko było dla niej w gruncie rzeczy źródłem upokorzenia. Misia, jakiego upokorzenia? Firlej ją upokarzał, nie my. Nie wymagaj, żeby miała do ciebie albo do mnie, czy nawet do Alinki, naszej kochanej, taki stosunek, jaki miała do chłopa, w którym się kochała erotycznie. Miłość ci wszystko wybaczy, to znaczy Firlejowi. A z nami to chyba było tak, że z jednej strony Marceli była potrzebna nasza pomoc, ale z drugiej każda nasza wizyta przypominała jej, że sama nie dałaby rady. To ją mogło wkurzać. Postanowiła z tym skończyć. Bóg czy diabeł, nie wiem. Ale raczej siła nieczysta zesłała jej ten dom. No i Marcelka uznała, że skorzysta z czegoś, co samo wpadło jej w ręce. Przy okazji pozbędzie się nas, bo chyba nie uważała, że będziemy dojeżdżać do stolca. Ale wiecie co, moje drogie? Włączyła się do rozmowy Alina, która dotąd tylko myślała intensywnie. Mogło się tak zdarzyć, że byłyśmy nietaktowne. Może niesienie pomocy powinno się odbywać z jakąś wyjątkową delikatnością, a, a my czasami jesteśmy jak te czołgi. Staram się nie być czołgiem oświadczyła Agnieszka. No, dzisiaj nam chyba naprawdę puściły nerwy, ale też bez przesady. To jest jakiś cholerny paradoks, że my się złościmy, bo nam na niej zależy. Gdyby nam wisiało, co się z nią dzieje, to byśmy palcem o palec nie stuknęły i niechby sobie sama radziła, nie, Miśka? Tak, prezesowo. Oraz złości nas, że ona nie myśli racjonalnie o tym domu w stolcu. Każdy widzi, że taki duży dom z takim dużym sadem to nie jest coś do opanowania przez jedną samotną kobietę. Z dzieckiem! dodała Alina. Z dzieckiem! Reasumując, konstatuję. Agnieszce wróciła już zwykła pogoda. Nie musimy mieć wyrzutów sumienia. Marcele w gruncie rzeczy denerwowała świadomość, że jest od nas zależna. Wolałaby może być zależna od swojego notariusza. Czekajcie, dziewczynki, to jest koncepcja. I ja też mam koncepcję, wtrąciła Alina. Nie pomyślałyśmy o tym, że ona będzie miała jakieś pieniądze z tego mieszkania. Ile to może być warte? Mówiła, że trzysta tysięcy. Michalina była poinformowana. No to tak, za remont zapłaci z pięć tych. Samochód kupi sobie za drugie pięć, a resztę będzie miała na rozkręcenie interesu. Jakiego? Sadowniczego. Tylko żona jest chora i ma małe dziecko, przypomniała Agnieszka. Mówię wam, koleżanki, jeśli nie złapie notariusza, będzie miała małe szanse. Notariusz, nieświadom roli, jaka została mu przypisana, poszedł na spotkanie z pośrednikiem i potencjalnym klientem. Dla kolegi Terleckiego miał w prezencie butelkę wybornej irlandzkiej whisky Talmordieu, zapakowaną w elegancki kartonik ze szklaneczką w komplecie. Dla konspiracji, niepotrzebnej jak się okazało, bo klienta nie było w biurze, kartonik włożył do obszernej papierowej torby i w tej torbie wręczył przyjacielowi. Byłem ci coś winien, stary. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Gdzie twój klient? Umówiłem się z nim pod blokiem twojej przyjaciółki. Ona nie jest moją przyjaciółką, mówiłem ci, że jestem na rozdrożu. No, no, pamiętam. To chodźmy. W istocie, klient czekał już na nich obok pizzy chat. Był to czterdziestolatek o beznadziejnie zwyczajnej powierzchowności. Nie do zapamiętania. Skoro jednak miał 300 tysięcy na zbyciu, mógł sobie w ogóle nie mieć żadnej powierzchowności. Marcelina czekała na nich z kawą i herbatą oraz domowym ciastem kupionym na dole u Pasicha w salonie, który po wczorajszej interwencji przyjaciółek doprowadziła do jakiego takiego ładu. Nie można go jednak było porównać do wycackanego wnętrza, jakim był przed wypadkiem i chorobą gospodyni. Na inne pomieszczenia nie starczyło jej energii, nadal więc stanowiły małe wysypiska. Nijakiemu klientowi zdawało się to nie przeszkadzać, natomiast notariuszowi płonęły uszy. Ale może da się to złożyć na karb emocji, jakie wywołało spotkanie z Marceliną. Pośrednik udawał, że nic nie widzi. Przepraszam za ten bałagan, odezwała się Marcelina w powietrze. Zamierzam wyprowadzić się stąd jak najszybciej i już szykuję się do pakowania wszystkiego. Czy to mieszkanie odpowiada pańskim wymaganiom? Mniej więcej, odparł klient. Trzeba tu będzie zrobić remont i pewne przeróbki. Muszę się zastanowić. Lokalizacja jest w zasadzie dobra, ale samo mieszkanie. Samo mieszkanie jest dokładnie takie, jakiego pan szukał, wtrącił gładko pośrednik. Metraż, rozkład, usytuowanie pomieszczeń względem siebie, wszystko się zgadza. Instalacja stolarka w najlepszym porządku glazura bardzo ładna. Mało widać spod tych wszystkich bambetli. Dobrze, ja widzę, że pani zależy na tym, żeby jak najszybciej dobić tarku. Jestem w stanie zapłacić pani 230 tysięcy. To mieszkanie warte jest 320. 000. Pospieszył z interwencją pośrednik. A gdybyśmy chcieli poczekać, moglibyśmy za nie dostać jeszcze więcej. Pani nie chce czekać, uśmiechnął się klient. Pani już siedzi na walizkach. Notariusz nie wytrzymał i rzucił Marcelinie spojrzenie pełne wyrzutu. Nie zareagowała. Zresztą, już było za późno. Ciąg dalszy dialogu, podczas którego pośrednik dawał z siebie wszystko, przyniósł podwyższenie ceny o 20 tysięcy. Pięćdziesiąt. Poszło się bujać. Mateusz Terlecki, jako człowiek doświadczony i zawodowiec w każdym calu, cierpiał strasznie. Ze względu na przyjaźnie z Jurkiem Brańskim podjął się nietypowego działania w dzikim tempie w sprawie tej jego donny, ale przecież nie mógł przypuszczać, że ona jest stuknięta. Naprawdę byłoby prościej, gdyby dała ogłoszenie do gazety. Mogłaby wtedy jeszcze więcej pieniędzy komuś podarować. Brański też cierpiał. I to z dwóch powodów. Jeden powód był zbieżny z odczuciami kolegi. Drugi wziął się z troski o Marcelinę. Te pięćdziesiąt tysięcy było jej potrzebne, a ona tak je puściła z lekkim sercem. Chyba z lekkim sercem. W każdym razie nie było po niej widać żadnego wrażenia. Stała teraz z małą krzysią na rękach i spokojnie omawiała szczegóły przekazania pieniędzy na konto i spisania odpowiednich umów. Mateusz Terlecki chciał już tylko jak najszybciej zakończyć sprawę. Klient miał minę zadowolonego kota. Marcelina zobowiązała się opuścić mieszkanie w ciągu 10 dni po otrzymaniu pieniędzy. Wizyta dobiegła końca. Od kilku dni Michalina w swoim miejscu pracy najchętniej zajmowała się podlewaniem. Dzięki temu mogła swobodnie snuć rozmyślania na temat A Marceliny i jej niemądrych pomysłów na życie B. Spotkania z darkiem i tego, co wynikło oraz co nie wynikło, 3. Grzegorza. Grzegorz nie wiadomo dlaczego zniknął z horyzontu. Darek też zniknął. Raz zadzwonił, coś mu przerwało i nie zadzwonił ponownie. Marcelina odezwała się któregoś wieczoru i dość oficjalnym tonem podała komunikat o sprzedaży mieszkania. W ciągu dwóch tygodni będę już na dobre w stolcu, powiedziała sztucznie obojętnym tonem. Odwiedzicie mnie tam? Zapraszam. Marcela. A nie trzeba ci pomóc w przeprowadzce? Wyrwało się Michalinie życzliwie. Nie, dziękuję, poradzę sobie. I tak nie przewiozłybyście mebli swoimi samochodami. Muszę wynająć firmę. Ale jakieś pakowanie, coś w tym rodzaju? Zaopiekowanie się małą, tobą? Nie chciałabym sprawiać wam kłopotu. Już dosyć mi pomogłyście. Przeprowadzka nie jest opresją, z której musiałyby mnie wyciągać przyjaciółki. Haha. Haha. Ha. Marcela nie powinna się na nas złościć. Chciałyśmy dobrze. A wyszło jak zawsze. Zapomnijmy. Po prostu przyjedźcie. Pa. Michalina zdębiała, ale nie miała szans na ripostę. Przyjaciółka, a może już trzeba powiedzieć była przyjaciółka, po prostu się rozłączyła. Oczywiście Michalina porozumiała się z Aliną i Agnieszką, i wszystkie trzy ustaliły, że nie będą się pchać na siłę z łapami do pomocy. Tylko poczekają te dwa tygodnie i pojadą do stolca z wizytą kurtuazyjną. A jeżeli Marcela koniecznie chce puszczać świeżo zdobyte pieniądze na wynajmowanie płatnych pomagierów, to jej proszka. Marcela siedziała w biurze notariusza Brańskiego. Krzysia w przenośnej części swojego wózeczka opatulona kocykami, spała rozkosznie. Coraz piękniejsza z niej panienka, zauważył uprzejmie notariusz. Nie sprawia żadnego kłopotu, prawda? Tak, zupełnie jakby zdawała sobie sprawę, że już dosyć się o nią namartwiliśmy, ale panie mecenasie, jeśli chodzi o kłopoty, to ja ich ostatnio panu przysporzyłam tak wielu. Przyszłam, żeby pana przeprosić. Notariusz przez ostatnie kilka dni był na nią wściekły, chociaż w żaden sposób nie dał tego po sobie poznać. Działała tak strasznie nieracjonalnie. Marnowała szanse. Podejmowała nietrafione decyzje. Jerzy Brański, człowiek wytworny, nawet w myślach nie użyłby określenia idiotyczne. Zachowywała się jak w jakimś dziwnym transie. Teraz wyglądała całkiem normalnie. Po raz pierwszy widział ją z dyskretnym makijażem, który zdecydowanie dodawał jej urody. Tak jakby zaczęła również odzyskiwać figurę, ubrana była starannie i elegancko. Na jej twarzy malował się jednak niepewny wyraz, jakby była czymś spłoszona. Uczucia notariusza znacznie straciły na intensywności oraz zmieniły nieco charakter. Nieobecny ostatnio ser Galachat wrócił na swoje miejsce. Marcelina zakołysała wózkiem. Martwię się o panią, rzekł notariusz łagodnie, ale nie wyłuszczał już powodów zmartwienia, żeby jej nie denerwować. Marcelina rozłożyła dłonie w bezradnym geście. Czasami myślę, że we mnie jest jakiś defekt, powiedziała przez ściśnięte gardło. Psuję wszystko, czego dotknę. Nikt nie chce ze mną mieć do czynienia. Tego bym nie powiedział, droga pani. Ma pani mnie, a przede wszystkim ma pani swoje przyjaciółki. Bardzo im leżą na sercu pani sprawy. Marcelina westchnęła rozdzierająco. Dziękuję panu za te słowa. Boję się jednak, że tylko pan mi został. Jako przyjaciel, notariusz uniósł brwi w niemym zdumieniu. Mówiłam, że psuję wszystko. Pomilczała chwilę i zanim rozmówca zdążył pozbierać myśli, dodała: Nie powinnam tak reagować. Nie powinnam, wiem. Tylko czasami to staje się nie do zniesienia. Taka zależność od innych, taka bezradność. I chyba każdemu zdarza się kiedyś pęknąć. No i ja też w końcu pękłam. Teraz oczywiście żałuję, bo one miały najlepsze intencje, ale już nie mogłam znieść tej ich wyższości. Notariusz nie stwierdzał u przyjaciółek Marceliny żadnego wybujałego poczucia wyższości. Przeciwnie. Podziwiał ich wdzięk i bezpretensjonalność, jednak mógł czegoś nie zauważyć. Ostatecznie był tylko postronnym obserwatorem. Ogarnęło go głębokie współczucie dla Marceliny. Sam nie wyobrażał sobie, że mógłby znaleźć się w podobnej sytuacji, zdany na łaskę i niełaskę innych ludzi. Ser Galahad stanął na pozycji z mieczem w ręku. Telefon od Darka był co najmniej zaskakujący. — Witaj, siu, radość moja, tęsknisz za mną? Michalina skierowała strumień wody z węża na niesprzedane i ładnie zadołowane iglaki. — A bo co? — spytała ostrożnie. — Przyjeżdżasz? Prawdę mówiąc, chyba nie chciała, żeby przyjeżdżał, ale trochę chciała. Coś w niej chciało, może niekoniecznie rozum. — Ja nie, to znaczy nie w najbliższym czasie. A ty byś się nie wybrała do Warszawy? Nie bardzo. Wepchnąłeś już ofelię do strumyka. Nie będę musiał odleci z wiatrem. Jej waga niebawem osiągnie wartości ujemne. Słuchaj mi się, czy ty pamiętasz może moją siostrę? Kikunia? Pamiętam. Kikunia, czyli w istocie Krystyna, była o dwa lata młodszą od darka, niesłychanie subtelną istotą. W czasach studenckich, kiedy Michalina ją znała, Mówiła ledwie dosłyszalnym głosikiem, wyglądała jak łądka, miała długie, rozwiane włosy i ubierała się w powiewne szatki więcej odsłaniające niż zasłaniające. Nikt nie mówił do niej Krystyna ani Krysia, ani nawet Kika. Była Kikunią. Studiowała na kilku różnych kierunkach jednocześnie, ale Michalinie nie udało się ustalić, czy któryś ukończyła. Nie przepadały wtedy za sobą, chociaż nie spluwały na swój widok. Czym mogę mieć do ciebie wielką prośbę? Chodzi właśnie o Kikunię. Co u niej słychać? Kikunia jest kobietą po przejściach. To u nas rodzinne. I jest ode mnie młodsza, rozwodziła się więc tylko dwa razy. Ma córkę. I tu jest właśnie sedno sprawy, bo córka jest teraz u ojca. A ojciec mieszka w Danii i za trzy dni odsyła Glorię promem do Świnoujścia. Kikunia po nią jedzie, ale wiesz, misiu, ja się trochę o nią boję. Przeżyła ostatnio wiele. Czekaj. Ona wraca z Danii, tak? Tak, serce. I chce, żebym ją odebrała ze świnoujścia. Ale przecież ona może tam od razu wsiąść do pociągu byle jakiego. Ten pociąg tam dojeżdża i staje prawie pod terminalem promowym. Kikunia ma coś do załatwienia w Szczecinie. Nie bardzo wiem o co chodzi, ale musi się spotkać z adwokatem swojego męża. I jeszcze coś. Ona nie znosi mieszkania w hotelach. No dobrze, niech przyjeżdża. Kiedy? Pojutrze. Może? Jasne. Darek obsypał jeszcze Michalinę słowami czułości i rozłączył się. Pojutrze. A za trzy dni wraca mama z koło brzegu. No dobrze, niech coś się dzieje. Agnieszka teoretycznie uważała, że należy dać Marcelinie spokój, którego ta zażądała tak dramatycznie, ale trochę męczyło ją sumienie. Marcela, jakiekolwiek by wygłaszała przemowy, potrzebuje pomocy. Z Miśką jednakże rozmawiała ponoć dość chłodno. Agnieszka nie lubiła, żeby ktoś z nią rozmawiał chłodno, zwłaszcza kiedy ona tu wykazuje odruchy samarytańskie. Nie zależało jej na dziękczynieniach i wyrazach wdzięczności. Natomiast nie zamierzała usłyszeć znowu, że ma iść do domu. Postanowiła zadzwonić do notariusza i dowiedzieć się wszystkiego od niego. Gość musi być zorientowany. Dzień dobry, panie mecenasie Agnieszka Borowska, przyjaciółka Marceli. A, witam serdecznie. Głos notariusza był zdecydowanie życzliwy. Cieszę się, że panią słyszę. Czy mogę czymś służyć? Dzwonię do pana, bo. Trochę się ostatnio popsztykałyśmy z Marcelą. Obawiam się, że napadłyśmy na nią zbyt obcesowo i ona to odczuła jako afront. Ale wie pan, bardzo się zaniepokoiłyśmy jej pomysłem sprzedaży mieszkania. O ile wiem, pan miał jej w tym pomagać, więc może pan jest zorientowany na jakim ona jest etapie. To straszny pomysł, te przenosiny do stolca. Szczere wyłożenie sprawy trafiło notariuszowi do serca. Sensowna była ta Agnieszka. Od razu mu się to u niej podobało. Podobała się też nuta troski o Marcelinech, ba nieudawana. Panie Agnieszko, jeśli mogę tak mówić, jeżeli chodzi o obawy, to jesteśmy w jednym klubie. Nie mnie osądzać decyzję pani Heskiej, ale boję się, że ta ostatnia była nieco zbyt odważna. No właśnie, kurczę... Niemniej muszę pani powiedzieć, że pani Marcelina przeprowadziła wszystko według własnej woli i w dużym pośpiechu. I straciła na tym kupę pieniędzy, co? Pomijając inne aspekty tej sprawy. Nie mogę pani niestety informować o sprawach finansowych mojej klientki. Panie Jerzy, w pana głosie słyszę co najmniej dwadzieścia tysięcy do tyłu. Jak nie lepiej? Lepiej! wyrwało się notariuszowi. O nie, nie powiedziałem tego. Jasne. I ona teraz jest na etapie przeprowadzki. Wynajęła takich mięśniaków od pakowania i przenoszenia, bo przecież sama nie taszczy niczego, co? Tak jest. I na pewno chce kupić samochód. Mam nadzieję, że pan jej w tym pomaga, bo sama pójdzie do salonu i powie ten poproszę i żeby nie było za tanio. Znalazłem bardzo korzystne promocje w Toyocie. W Toyocie. No słusznie, niech już będzie coś przyzwoitego. Wzięła sobie tę wypasioną terenówkę, żeby jeździć po lasach i polach dookoła Stolca. Nie, przepraszam, nie powiedziałam tego. Fajnie z sobą rozmawiamy, zauważył pan. Rozmawiamy, a nic nie mówimy. Pan nic nie powiedział, ja nic nie powiedziałam. Najważniejsze, że się rozumiemy. Pani Agnieszko, nic już nie możemy zrobić. Pani Marcelina wzięła ster w swoje ręce. A jest pan pewien, że będzie potrafiła go utrzymać i sterować tak, żeby nie wbić się na skały? Trzeba będzie dyskretnie jej pomóc, droga pani. Agnieszka pożegnała sympatycznego notariusza, ale w jej głowie zalęgły się wątpliwości, czy aby na pewno ma ochotę pomagać Marceli, samotnej żeglarce, która najwyraźniej wybierała się na głęboką wodę w sicie, a nie była przecież dżemblem cztery. Kikunia nic się od 15 lat nie zmieniła. Nadal była niedużą, zwiewną osobką i mówiła ledwie dosłyszalnym głosikiem, do którego chwilami wkradały się śpiewne nuty. Córeczka Gloria stanowiła jej przeciwieństwo. Miała potężną nadwagę. Nic dziwnego, skoro stale żyła jakieś chipsy. I nie mówiła w ogóle nic. Z matką komunikowała się ledwie artykułowanymi pomrukami, a Michalinę zignorowała. Miała jakieś 10 lat i zdecydowanie powinna już umieć się zachować. Ale skoro Kikunia dotąd jej nie nauczyła, cóż, Michalina uznała, że to nie jej sprawa. Usiłowała zainteresować dziewczynkę tym, co się działo dookoła a więc przepływającymi promami i statkami, kutrami rybackimi stojącymi w porcie, wielkimi polarnymi mewami latającymi z wrzaskiem nad nimi. Gloria miała to wszystko w nosie. Michalina Dała za wygraną. Pomogła zapakować liczne tobołki do samochodu i trzy damy opuściły portowe miasto Świnoujście. Kiedy minęły wolin, Gloria dała głos i mniej więcej zrozumiale zakomunikowała, że chce jej się jeść. Michalinie wydawało się, że na promach karmią i to nieźle, ale może one nie jadły śniadania na promie? Może było dla nich za wcześnie? Stanęły przy gospodzie w Przybiernowie, gdzie Michalina z zainteresowaniem obejrzała przedstawienie pod tytułem, A co kochane dziecko będzie jadło? Dziecko zażądało owoców morza, ale gospoda nastawiona była raczej na golonkę i żeberka z grilla. Nastąpiło więc dramatyczne poszukiwanie czegoś dostatecznie delikatnego. Stanęło na jajecznicy, ale kochająca matka bez mała poleciała nadzorować kucharza smażącego te jajka. Nie mam zaufania, szeptała nerwowo. Nie wiem, czy oni umyli te jajka. Michalino, uważasz, że oni umyli te jajka? Oczywiście, odparła Michalina z mocą. Tu zawsze myją jajka przed użyciem. Są z tego znani w województwie. Higiena absolutna. Gloria znowu straciła zainteresowanie dla konwersacji i zagłębiła się w lekturze. Ku zdumieniu Michaliny czytała Biblię. Nie żadne wydanie dla dzieci, ale zwyczajną, popularną edycję Pisma Świętego. Nie rozstaje się z nią, szepnęła kikunia. A nie lepiej by jej dać Anie z Zielonego Wzgórza? Gloria nie czyta książeczek dla dzieci. Szkoda jej czasu. Jakie szkoda czasu? Przecież jest za mała na Biblię. A kiedy przeczyta Anie? Księgę dżungli, tomka Sojera. Moja droga, przecież jej nie będę narzucać. Gloria czyta Biblię. Uznała ją za fascynującą trzy lata temu i od tej pory na zawsze porzuciła muminki. Wiesz, jedne dzieci mają głowę do Kubusia Puchatka, a drugie do księgi Genezis. Michalina miała już na końcu języka jakąś mało dyplomatyczną odpowiedź, kiedy kelnerka przyniosła jajecznicę. Gloria tylko spojrzała na nią i odsunęła talerz z obrzydzeniem. Boże przecież to jest za nadto ścięte. Wyszeptała dramatycznie Kikunia. Kelnerka usłyszała i zawróciła. Jeżeli pani sobie życzy, zrobimy mniej ściętą. Dobrze, tylko proszę pamiętać o umyciu jajek. Kelnerka nie takim wymaganiom musiała dogadzać, więc tylko kiwnęła głową. Kolejna jajecznica była jeszcze zbyt twarda. Zdaniem Kikuni. Gloria zerkała z podełba i od razu wracała do lektury. Zdaniem Michalinę w ogóle nie czytała, tylko gapiła się na literki. No. Może na pojedyncze zdania, ale nic więcej. Spróbujemy jeszcze raz, powiedziała kelnerka, wzór uprzejmości i uroku. Michalina z trudem powstrzymała się od supozycji, że teraz to już na pewno kucharz napluje do tej jajecznicy. Wiecie co? Powiedziała, żeby nie ulegać własnym głupim pomysłom. Też mi się jeść zachciało. Wstałam o szóstej, właściwie nic nie jadłam. Teraz czuję, że mnie zassało. Jajeczniczkę? spytała niewinnie kelnerka. Broń Boże, rosoł z makaronem i golonkę z grilla. Taką malutką. Kikuniu, przepraszam, powinna była ciebie najpierw spytać. Golonkę? O Boże, nie o dziesiątej rano? Już prawie jedenasta. Myślisz, Michalino? Jestem pewna. I strzel sobie do niej piwko. Ja nie mogę. Korzystaj, że nie prowadzisz samochodu. Gloria łypnęła w stronę matki dziwnym wzrokiem. A ty, Glorio pozostaniesz przy jajeczniczce? Mała kiwnęła tylko głową. Trzeci wariant jajecznicy, przypominający raczej zupę jajeczną, zyskał wreszcie uznanie wybrednej konsumentki. Subtelna kikunia zjadła mniej więcej ćwierć talerza rosołu i cztery kęsy kolonki. Wypiła duże piwo i oświadczyła, że jest bosko. Pojechały do Szczecina. Michalina miała jeszcze odrobinę nadziei, że goście wieczorem wsiądą w pociąg i znikną, ale Kikunia umówiła się na to spotkanie z adwokatem następnego dnia. Nocleg był nieodzowny. W domu Gloria zaległa z Biblią na kanapie, nie zwracając uwagi na hasające wesoło kotki dwa i nadal nie spuszczając wzroku z mamuśki. Mamuśka pozwoliła się poczęstować kawą i sporym kieliszkiem metaksy i popadła w zwierzenia. Michalina słuchała jednym uchem, bo tak naprawdę coraz intensywniej myślała o Grzegorzu. Dlaczego się gdzieś chował? Czy już mu nie zależy na spotkaniach w sprawie kwiatków? No nie jest październik. Prawie listopad. Kwiatki chwilowo zdechły, a drzewka same sobie poradzą. Są zabezpieczone. Kikunia dolała sobie metaksy i dalej snuła ponure opowieści o swoich dwóch mężach biznesmenach. Obydwu, jak się Michalina zorientowała, w wyjątkowych bucach. Obaj ją bili, zmuszali do zupełnie koszmarnego seksu, maltretowali psychicznie i tak dalej. Wyglądało na to, że mała Gloria miała ciężkie życie. Michalinie rzadko w podobnych przypadkach było żal dorosłych, którzy w końcu wiedzą, co robią i z kim się wiążą. Co innego, dzieci. Nawet tak niesympatyczne jak Gloria. Koło piątej po południu rozległ się dzwonek telefonu. Michalina tak intensywnie rozmyślała cały czas o Grzegorzu, że była pewna, iż to on dzwoni. Ale była to Alina. Słuchaj, powiedziała dramatycznym tonem, zapomniałyśmy o czymś. No, no. Dzisiaj są urodziny Agniechy. Kazałam jej przyjść o szóstej do jazmenów. Przyjdź też koniecznie. Ja już jadę w tamtą stronę. Tam jest e, ten antykwariat taki fajny. Kupię jej od nas prezencik. Takiego małego Napoleona. Ona lubi Napoleona. Napoleona to w monopolowym, zachichotała Michalina. Napoleona na koniu, takiego na biurko. Zbieraj się. Alka, ja mam gości. Bierz ze sobą. A ty jesteś pewna, że dzisiaj są te urodziny? Dzisiaj. Agnieszka jest skorpionica. Mówię ci, bierz gości i chodźcie wszyscy. Michalina nie była pewna, czy bądź co bądź knajpa jest odpowiednim miejscem dla dziesięciolatki, ale kikunia rozwiała jej wątpliwości. Gloria chodzi ze mną wszędzie. Zresztą mówisz, że tam grają jazz. Gloria uwielbia jazz, podobnie jak ja zresztą. Nie ma problemu, idziemy wszystkie trzy. Michalino, ty możesz prowadzić samochód? Nie, bo wypiłam trochę tej metaksy. Mamy tu dzielnicową taksówkę, to znaczy korporację. Czekaj, już dzwonię. Taksówka przyjechała dziesięć minut później. Gloria oczywiście nadeła się strasznie, ale została spacyfikowana przez rządną rozrywki mamę. Zdążyły jeszcze po drodze kupić kwiatki jako dodatek do Napoleona na koniu. Agnieszka zdziwiła się niezmiernie, ponieważ zdążyła już zapomnieć, że podała kiedyś przyjaciółkom tę właśnie datę jako dzień swoich urodzin. Do jakiejś zabiłej historii potrzebny jej był właśnie taki, a nie inny znak zodiaku. Z rozpędu powtórzyła potem historyjkę pani Róży, która też uważała ją za skorpiona. W istocie Agnieszka była bykiem, urodzonym 26 kwietnia. Ależ jesteście kochane dziewczynki, a ja zupełnie zapomniałam. Napoleon jest boski. No dobrze, to robimy bankiet. Zamówię szampana, dobrze? Kika, piesz szampana? Nie kika, szepnęła kikunia. Ja was przepraszam, ale nikt nie mówi na mnie kika i ja na to w ogóle nie reaguję. Agnieszka i Alina spojrzały pytająco na Michalinę. Kikunia, wyjaśniła im. Na kikunie mówi się kikunia. Po prostu. Aha, a jak mówi się na dziewczynkę? Gloria, po prostu. Aha. Gloria, czym mogę ci służyć? Szampana ci nie proponuję, bo jesteś za młoda, ale jakąś kolefantę, coś z tych rzeczy, lody, ciastko. Wodę mineralną bez gazu, burknęła Gloria i wyjęła Biblię z plecaczka. Agnieszka podniosła wysoko swoje pięknie zarysowane brwi, ale dała sobie spokój z komentarzem. Na wszelki wypadek zamówiła dla dziewczynki dużą porcję lodów, dla reszty szampan i jakieś drobiazczki do pogryzania. Po kilku minutach najważniejszym tematem były już nie urodziny Agnieszki, tylko spekulacje na temat przyszłych losów Marceliny w wielkim domu z wielkim sadem w wielkim stolcu. Jakim wielkim? Alina miała wątpliwości. Przecież ten stolec to wiocha. Powiedziałam to z małej litery, zachichotała Michalina. Moim zdaniem ona się strasznie wkopała. W kół. Kupała. Kikunia chciała wiedzieć, o co chodzi, więc opowiedziały jej to i owo, żeby mogła się zorientować. Bardzo się tym przejęła i postanowiła zamieszkać tam na wsi razem z nieznaną, ale na pewno świetną Marceliną. Ta nagła decyzja dała Michalinie do myślenia. Spojrzała na Kikunię badawczo. Rzeczywiście, Kikunia miała już lekko mętne oczy, a głos jej się zacinał. Słaba główka. Pomyślała Michalina i postanowiła nie dawać jej więcej alkoholu. Nic z tego jednak nie wyszło, bowiem kikunia postanowiła uczcić specjalnie nową przyjaciółkę poznaną w dniu jej urodzin i zamówiła kolejne butelki szampana. Nic z tego jednak nie wyszło, bowiem kikunia postanowiła uczcić specjalnie nową przyjaciółkę poznaną w dniu jej urodzin i zamówiła kolejne butelki szampana. Po jakimś czasie zażądała przyjęcia do klubu mało używanych dziewic. Wytłumaczono jej, że jako podwójna rozwódka nie ma właściwych kwalifikacji. Prawie się popłakała z rozczarowania, biedaczka. Gloria, wchłonąwszy olbrzymią porcję lodów z owocami, ponownie zagłębiła się w studiowaniu pisma świętego przy świetle świecy stojącej na stoliku. Seksofonista Sylwek zorientował się, że stałe klientki mają święto. Zagrał więc Happy Birthday, swingując zabójczo. Było bardzo miło. Michalina cieszyła się, że przypadek zdjął jej z głowy problem zajmowania się dwiema właściwie nieznanymi gościówkami, z którymi nie bardzo wiedziała, co robić. Powoli zrobiła się pora stosowna do zakończenia imprezy. Pozostawało więc zawieźć damy do domu, położyć do łóżka, a jutro wysłać do tego adwokata, już spakowane do podróży. Po czym spokojnie jechać po mamę do koło brzegu. I zapomnieć. Męczące są obie. I nadaktywna Kikunia, i nabzdyczona Gloria. Agnieszka zadzwoniła po dwie taksówki. Ona z Aliną mogły wracać tą samą i jechać przez Krasińskiego. Okazało się jednak, że pojawił się niespodziewany problem. Kikunia nie była w stanie wejść na schody o własnych siłach. Na szczęście pojawił się dobrze zbudowany kelner i uśmiechając się do stałych klientek, niemal wyniósł ich gościa na powierzchnię ziemi. Rano kefirek i będzie jak nowa, powiedział pocieszająco. Jeszcze raz najlepsze życzenia urodzinowe. Polecamy się i zapraszamy panie jak najczęściej. Kikunia chciała dać mu buzi, ale zdążył zbiec z powrotem na schody. Na szczęście domek przy ulicy Czeremchowej nie miał schodów zewnętrznych. Michalina zastanawiała się, czy nie byłoby pożytecznie napoić jeszcze strąbioną kikunię kawą, a przynajmniej rozpuszczalną aspiryną z dużą ilością witamin, potasu i magnezu. Ale po pierwsze, nie miała potasu ani magnezu, a po drugie, kikunia padła jak długa na łóżko mamy konik Hert, i tyle jej było. Gloria odmówiła pójścia do pokoju gościnnego i ułożyła się na kanapie w pokoju mamy, przykrywając kocem. Michalina wzruszyła ramionami i zostawiła je obie śpiące, a przynajmniej chrapiące solidnie. Postanowiła machnąć sobie miłą, odprężającą kąpiel z solami, woniami, herbatką miętową i dwoma zaległymi numerami polityki. Machnęła. Cudowne uczucie. Ułożyła się do snu z dwoma kotami w nogach łóżka w poczuciu, że świat jest jednak niezły. A jutro po prostu zadzwoni do Grzegorza. Nie ma co kombinować. Zadzwoni i spyta, dlaczego właściwie przestali się spotykać. To zabawne, ale w innym małym domku, choć przyznajmy o nieco lepszym standardzie, na ulicy o nazwie również roślinnej, choć rozmaryn jest ziółkiem i małą krzewinką, a czeremcha solidnym krzewem. Grzegorz Wroński, nie mogąc zasnąć do późnej nocy, postanowił jutro definitywnie przestać być idiotą i zadzwonić do Michaliny z prostym pytaniem. Czy chciałaby się z nim spotkać? I w ogóle, spotykać jak najczęściej. Możliwie bez przerwy. Dopiero to postanowienie pozwoliło mu zasnąć. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.